Dzisiaj zabieramy Was w podróż w czasie, by zgłębić tajemniczą historię jednego z najpotężniejszych polityków lewicy lat 80. i 90. Wszyscy go znali jako prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wicepremiera rządu PRL oraz prezesa głównego urzędu CEU. Jego kariera i wpływy sięgały najwyższych szczebli władzy, a dzisiaj postaramy się rzucić światło na wydarzenia, które miały wpływ na jego tragiczny los. Ireneusz Sekuła Człowiek wspierany przez komunistyczne władze i wojskowe służby specjalne, PRL. Jego decyzje miały wpływ na życie wielu ludzi, ale wszystko to miało się skończyć w 1996 roku. Dlaczego? Uchylono mu immunitet poselski, co oznaczało, że jego działania stały się poddane publicznemu śledztwu. Cztery lata później ta historia osiągnęła punkt kulminacyjny. Ireneusz Sekuła nie żył. Wersja samobójstwa od samego początku budziła wiele kontrowersji. Po przywiezieniu do szpitala z ranami postrzałowymi były wicepremier uparcie powtarzał, że sam chciał się zabić. Robione standardowo w szpitalu w takich przypadkach zdjęcia ran nie istnieją. Okazało się, że wcześniej ktoś wyjął klisze z aparatu fotograficznego. Nie ma listów pożegnalnych, które zostały sporządzone na komputerze, a podpisane przez Ireneusza Sekułę. Policja nigdy ich nie zatrzymała, sporządziła jedynie kserokopię. Sekuła nigdy też nie zgodził się na przesłuchanie przez prokuratora, a cała rodzina zrzekła się po nim spadku. Decyzja uchroniła bliskich byłego szefa GUDZ przed ogromnymi kłopotami związanymi z windykacją długów. Okazało się bowiem, że Ireneusz Sekua miał potężne zobowiązania finansowe. W archiwach IPN zachowały się dokumenty, z których wynika, że Sekuła, absolwent psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek PZPR, został zarejestrowany przez agenturalny wywiad wojskowy AWO. Tajną komórkę wywiadowczą, która wchodziła w skład zarządu drugiego sztabu generalnego, Wywiad Wojskowy PRL, jako wywiadowca o pseudonimie Artur. W maju 1969 roku podpisał deklarację współpracy ze specjalnymi jednostkami rozpoznawczymi LWP. Jego rokowania były na tyle perspektywiczne dla szefów wojskowych służb specjalnych, że zdecydowali oni o dalszym specjalistycznym przygotowaniu Sekuły. W 1970 roku odbył przeszkolenie AWO w tajnym ośrodku szkolenia Zarządu II w Warszawie. Trzy lata później ukończył wywiadowcze szkolenie AWO, na którym był przygotowywany do pełnienia funkcji rezydenta. Kolejnym szkoleniem było uczestnictwo w ćwiczeniach, podczas których szlifował swoje umiejętności jako radiotelegrafista. Ireneusz Sekua deklarację werbunkową podpisał w warszawskiej kawiarni arkady bez żadnych zastrzeżeń w obecności podpułkownika Janusza Urbanika i pułkownika Tadeusza Przybysza. Obywatel Ireneusz Sekua zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Jest inteligentny, zrównoważony i opanowany. Z jego wypowiedzi wynikało, że jest gotów do dużych poświęceń w imię patriotyzmu. W pełni popiera politykę partii i rządu PRL. Napisał 23 maja 1969 roku pułkownik Przybysz w Opinii Służbowej. Sekułą byli także zachwyceni szkoleniowcy z zarządu II Sztabu Generalnego. Opiniowany był jednym z bardziej zdolnych i inteligentnych kursantów. Wyróżniał się systematycznością w pracy i służbie. Przejawia zamiłowanie do służby wojskowej. Jest podoficerem wytrzymałym fizycznie i odpornym psychicznie. W czasie ćwiczeń w terenie przejawiał wiele inicjatywy. Pomysłowości i samodzielność w rozwiązywaniu zadań wywiadowczych. Za wzorową służbę, zdyscyplinowanie i uzyskanie bardzo dobrych wyników na kursie szef zarządu drugiego sztabu generalnego wyróżnił kaprala Sekuę i Reneusza pochwałą w rozkazie. Pisał w kwietniu 1970 roku major Janusz Szatan, kierownik kursu AWO. Ireneusz Sekua jako wywiadowca wykonywał zadania wywiadu wojskowego m.in. na terenie Włoch i Finlandii do 1982 roku. W materiałach przekazanych do IPN znajdują się notatki sporządzone przez Artura z zadań wywiadowczych za granicą oraz pokwitowania odbioru pieniędzy od wywiadu wojskowego. W 1982 roku Artur został przekwalifikowany na TK, telefon konspiracyjny. W nazewnictwie wywiadu wojskowego była to osoba, dzięki której nawiązywano błyskawiczny kontakt z przebywającymi za granicą żołnierzami zarządu drugiego sztabu generalnego, jego współpracownikami oraz rezydentami. Ostatnie spotkanie z TK pseudonim Artur odbyło się w 1982 roku. Od tego momentu nie podejmowani dalszych kontaktów. Obecnie pełni funkcję wicepremiera. W tej sytuacji nie planuje się aktualnie wykorzystania Artura do realizacji zadań wywiadowczych. Po uzgodnieniu z szefem PO, pionu operacyjnego, pułkownik Henrykiem Dunałem w dniu 20 czerwca 1989 roku zdecydowano nie rezygnować definitywnie z jego wykorzystania. Artur może być wykorzystany w dalszej perspektywie do realizacji ewentualnych zadań zabezpieczających potrzeby funkcjonowania zarządu drugiego. Napisał kapitan Zbigniew Rosiak w czerwcu 1989 roku. Rok później drugi zarząd wszedł w skład wojskowych służb informacyjnych. Wszystkie dokumenty wojskowych służb specjalnych wytworzone po 1989 roku są do dziś niedostępne. A bardzo był zainteresowany generał Czesław Kiszczak. Od 1972 roku kolejno szef zarządu Drugiego Sztabu Generalnego, szef Wojskowej Służby Wewnętrznej i minister spraw wewnętrznych, którym był do 1989 roku. Szczególne zainteresowanie GRU, sowiecki wywiad wojskowy, rozwojem polskiego AWO, oddział 13, spowodowało, że generał Czesław Kiszczak wiele uwagi poświęcał tej jednostce. Stan organizacyjny i owoce kilku lat działalności AWO pozostawiały wiele do życzenia. Aby usprawnić działalność oddziału 13, konsultowano z bratnimi służbami i poddano analizie porównawczej usytuowanie AWO w strukturach GRU, innych zaprzyjaźnionych zarządów oraz w ramach zarządu drugiego. Tak o nadzorze generała Kiszczaka nad AWO pisał Sławomir Cenckiewicz w książce Długie ramię Moskwy. To właśnie w latach 70. Czesław Kiszczak poznał Ireneusza Sekułę. Ich zażyła znajomość trwała przez wiele lat. Tuż przed Sylwestrem 1989 roku Kiszczak przekazał Sekule w prezencie pistolet typu czeska zbrojeniówka. Rok wcześniej ówczesny wicepremier rządu PRL uzyskał pozwolenie na broń. Ireneusz Sekula uczestniczył w obradach okrągłego stołu jako przedstawiciel strony rządowej w Zespole do Spraw Gospodarki i Polityki Społecznej. Był posłem, szefem głównego urzędu CEU i jednocześnie prywatnym przedsiębiorcą, szefem spółki Polnipon. Brał udział w likwidacji PZPR. Zajmował się między innymi majątkiem partii oraz był wśród osób, które powołały do życia lewicową partię SDPR, która ostatecznie przyjęła nazwę SLD. Na przełomie roku 89 i 90 roku Ireneusz Sekula wyjechał do USA. Na Florydzie miał kupić 400 działek budowlanych dla, jak mówił pośrednikowi, najważniejszych ludzi Lewicy. Transakcja jednak nie doszła do skutku. Jedyną korzyścią było nawiązanie prywatnych kontaktów handlowych w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie z USA Ireneusz Sekuła spłacał dług, który zaciągnął u Mieczysława Wilczka, ministra przemysłu w rządzie Mieczysława Rakowskiego. Pieniądze 1 miliard starych złotych wpłacił do banku Leonard, który należał do Leonarda Praśniewskiego. Potem Praśniewski przekształcił go w bank powierniczo-gwarancyjny, którego współwłaścicielem został dobry znajomy Sekuły, Siergiej Gawriłow, rosyjski biznesmen, który w rzeczywistości był agentem rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Gawriłow w połowie lat 90. został wydalony z Polski jako persona non grata. Ireneusz Sekuła przyjaźnił się z Aleksandrem Gawronikiem, byłym funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa. Sekuła wydając zgodę na oficjalny handel obcą walutą przeprowadził rewolucję kantorową. Do UOP zaczęły napływać sygnały, że Gawronik otwierając sieć kantorów na granicy zachodniej w ciągu jednej nocy, wiedział od kogoś z rządu o korzystnym kursie dolara. Gawronik zbił na kantorowym interesie fortunę. Ułop badał jego powiązania z Sekułą, ale sprawa nigdy nie trafiła do prokuratury. Sekuła miał niezachwianą pozycję aż do 1995 roku. Wtedy to prokurator generalny Włodzimierz Cimoszewicz wystąpił z wnioskiem o uchylenie mu immunitetu. Sekuła w tym czasie był posłem SLD. Ostatecznie immunitet został mu odebrany rok później. Dla Sekuły od tego momentu zaczęła się równia pochyła. W lutym 1998 roku wrocławska prokuratura oskarżyła go m.in. o działanie na szkodę głównego urzędu CEU. Chodziło o transakcje, które Sekuła przeprowadził jako prezes GUC, zakup na siedzibę urzędu, a następnie sprzedaż budynku starej fabryki imienia Róży Luksemburg w Warszawie. Okazało się, że ściany budynku były skażone rtęcią, w związku z czym nie można było fabryki przystosować na potrzeby GUC. Sekuła odsprzedał budynek spółce Universal. W której szefowie, m.in. Dariusz Przywieczerski, uczestnik afery FOZZ, byli zaprzyjaźnieni z politykami lewicy. Według śledczych na tej transakcji Guc stracił blisko milion złotych. Kolejne zarzuty dotyczyły działania na szkodę spółki Polnippon, którą Sekuła założył w 1990 roku, a w której udziały mieli czołowi działacze PZPR i lewicy. Według prokuratury Sekuła bezprawnie gwarantował w imieniu spółki kredyty od firmy HESCO na 1 miliard starych złotych tym samym narażając polnitpon na straty. Jakby tego było mało, to w wyborach parlamentarnych w 1997 roku Sojusz Lewicy Demokratycznej nie wystawił Ireneusza Sekuły na swoich listach. Sekuła przechodzi wylew, wskutek którego cierpi na zaburzenia mowy i układu motorycznego. Ciężko się z nim porozumieć, on sam z trudem się porusza. Jego najbliższym współpracownikiem jest Mirosław W. Były funkcjonariusz biura ochrony rządu, który piastował stanowisko szefa ochrony Sekuły, gdy ten był wicepremierem. 22 marca 2000 roku Ireneusz Sekuła pojechał wieczorem do siedziby swojej firmy na ulicę Bracką. Żona zadzwoniła do niego około 23. Sekuła zapowiedział, że pozostanie w pracy około dwóch kolejnych godzin. Małżonkowie jeszcze kilka razy rozmawiali przez telefon. 23 marca około 3.30 Sekuła zadzwonił do żony i miał powiedzieć Nie układa mi się, nie widzę sensu dalszego życia w ten sposób, proszę o wybaczenie. Żona zaczęła go prosić, by przyjechał do domu, ale Sekuła odłożył słuchawkę. Żona postanowiła pojechać na Bracką razem ze swoją córką, do której jak się okazało Sekuła także zadzwonił z pożegnaniem. Obydwie dotarły do siedziby firmy byłego wicepremiera i zadzwoniły domofonem. Gdy usłyszały sygnał otwierający drzwi, weszły na klatkę schodową. Czekając na otwarcie drugich drzwi, wiodących do windy, usłyszały, jak zjeżdża ona na dół. Chwilę później zobaczyły Ireneusza Sekułę, który wpuścił żonę i córkę do środka. Dostrzegły wówczas, że jest cały zakrwawiony. Córka natychmiast zadzwoniła po pogotowie, żona natomiast doprowadziła go do windy, którą wjechali razem na trzecie pięto, gdzie mieściła się siedziba firmy Sekuły. Weszli do gabinetu. Na biurku leżał pistolet. Dobij mnie, powiedział Sekuła i sięgnął po broń. Żona odrzuciła pistolet na podłogę i posadziła męża na fotelu. Po kilkunastu minutach na miejsce przyjechała policja i pogotowie, które natychmiast zabrało rannego do szpitala wojskowego przy ulicy Szaserów w Warszawie. Przyjmujący go lekarz wykonał aparatem fotograficznym zdjęcia ran, co było przyjętą praktyką w przypadku ran postrzałowych. Gdy chciano oddać zdjęcia do wywołania, okazało się, że w aparacie nie ma kliszy. Lekarz zeznał, że najprawdopodobniej ktoś się usunął jeszcze przed zrobieniem zdjęć, a on sam wcześniej nie sprawdził stanu aparatu fotograficznego. Po przewiezieniu do szpitala Sekula był przytomny. Lekarz zaczął z nim rozmawiać. Chciał się dowiedzieć, co się stało, jaka została użyta broń, z jakiej odległości padły strzały. Sekula powiedział, że sam do siebie strzelał z broni krótkiej. Powtórzył to kilka razy, co zdziwiło lekarza, który odniósł wrażenie, że pacjent chce go za wszelką cenę przekonać, że była to próba samobójcza. Lekarz stwierdził, że Sekuła miał trzy rany postrzałowe. Dwa pociski utknęły w ciele w okolicach serca, trzeci przeszedł na wylot przez staw barkowy. Rany wskazywały na to, że strzały oddano z tak zwanego przystawienia lub z bardzo małej odległości. Sporządzający opinie biegły, doktor habilitowany medycyny Paweł Krajewski, jeden z najlepszych w kraju specjalistów z zakresu medycyny sądowej stwierdził, że wszystkie trzy strzały mogły być zarówno strzałami samobójczymi, jak i oddanymi przez inną osobę. Długi weekend na przełomie kwietnia i maja 2000 roku sprawił, że niewiele osób zwróciło uwagę na krótkie notatki, które ukazały się w gazetach 2 maja. Informowały o tym, że w sobotę 29 kwietnia w Warszawskim Szpitalu zmarł były szef Guc i były wicepremier w rządzie Mieczysława Rakowskiego. Śmierć Ireneusza Sekuły nie zakończyła jednak postępowania, które po kilku umorzeniach i wznowieniach trwało do 2007 roku. Wówczas zapadła ostateczna decyzja o zamknięciu sprawy. Lektura akt śledztwa, a w szczególności zeznania świadków budzą jednak wątpliwości. Czy rzeczywiście była to śmierć samobójcza? W siedzibie firmy Polnipon, gdzie doszło do tragedii, znaleziono napisany na komputerze list. Dokument był podpisany odręcznie przez Ireneusza Sekułę. Od kilku lat jestem przedmiotem bezprzykładnej nagonki. Mimo wysiłków prokuratury, niektórych polityków oraz większości mas mediów, prawda okazuje się banalna, w ponie niczego nie zawłaszczyłem. Przeciwnie, miałem należne mi pieniądze, co jednoznacznie stwierdził syndyk oraz sąd gospodarczy, wypłacając mi z masy upadłościowej dziewięć tysięcy złotych. Nie jestem w stanie tak długo czekać. Stan mojego zdrowia gwałtownie się pogarsza, a od wszystkich lekarzy słyszę, Warunkiem leczenia musi być ustąpienie stresu. Nie zamierzam być ciężarem dla mojej rodziny. Dlatego podjąłem i zrealizowałem jedyną możliwą decyzję. I proszę nie rehabilitować mnie pośmiertnie. Czytamy w liście. O ile biegli potwierdzili, że list podpisał Ireneusz Sekuła, to nie sposób było ustalić, czy spisana na komputerze treść była sporządzona przez niego samego, czy też ktoś dał mu gotowy list do podpisania. Okazało się również, że w ten sposób napisanych listów było znacznie więcej, między innymi kierowane do córki i do Mieczysława W, któremu był winien około 100 tysięcy dolarów. Mirku, wybacz, brakło mi kilku dni lub może godzin. Brzmiał list podpisany przez Sekułę. Części oryginałów listów znalezionych w biurze byłego wicepremiera nie ma. Policja ich nie włączyła w materiał dowodowy, lecz oddała żonie Sekuły. Mirosław W. był wezwany przez policję do biura swojego szefa. Zwrócił uwagę na trzy puste butelki po piwie. Zdziwiły go, bo Ireneusz Sekuła pił wyłącznie żywca, a pozostawione butelki były innej marki. Przesłuchiwani przez policję sąsiedzi zeznali, że w nocy słyszeli suche trzaski, przypominające strzały i dobiegające z klatki schodowej hałasy, męskie głosy na korytarzu i zjeżdżającą windę. Śledczy zinterpretowali to jako rozmowę żony i córki oraz przyjazd pogotowia. Prowadzone śledztwo pokazało też skalę uwikłania Ireneusza Sekuły w ciemne interesy i mafijne kontakty. Jednym z jego wierzycieli był Bogusław Baksik, któremu w 1992 roku Sekuła sprzedał mieszkanie przy Alei Róż, luksusowej ulicy znajdującej się tuż przy Łazienkach Królewskich. W 1995 roku Baksik odsprzedał mieszkanie Wiesławowi P., z którym Sekuła także prowadził interesy. W mieszkaniu mieściła się kancelaria mecenasa Mirosława Brycha, u którego STRP zdeponował w 1990 roku łącznie 7,5 miliona dolarów pobranych skąd byłej PZPR. Funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa sprawdzali, czy Ireneusz Sekula przekazał szefom Artbi informacje dotyczące planowanych zmian prawa bankowego. UoP nie zdołał na to znaleźć żadnych dowodów. Po ucieczce właścicieli Artbi Andrzeja Gąsiorowskiego i Bogusława Baksika, odwiedza ich w Izraelu Ireneusz Sekuła, który miał pożyczyć od Baksika dwa miliony dolarów. Przesłuchiwany przez prokuraturę Bogusław Baksik zeznał, że nie pamięta jaka była kwota pożyczki, ale z pewnością nie było to dwa miliony dolarów i że pożyczka została spłacona w całości. Baksik zeznał również, że pożyczka nie została zabezpieczona żadnym wekslem, umową czy też poręczeniem. Dałem mu pożyczkę, w pełni ufając, że dotrzyma słowa. Zeznał były szef Artbi. Potwierdził, że podczas swojego pobytu w Izraelu spotkał się z członkiem gangu Pruszkowskiego Andrzejem Kolikowskim pseudonim Pershing, zastrzelony w Zakopanem w grudniu 1999 roku, trzy miesiące przed Sekułą. Pershing był w Izraelu u szefa Artbi blisko dwa miesiące. Jeździł samochodem Baksika i posługiwał się jego telefonem komórkowym. Nawiązał kontakt z przedsiębiorcami, którzy mieli mu pomóc w uruchomieniu w Polsce szlifierni diamentów. Wtedy zobaczyłem go po raz pierwszy, zapoznaliśmy się. Nie prowadziłem z nim żadnych interesów, utrzymywałem kontakt towarzyski, bardzo sporadyczny, okazjonalny. Nigdy nie przekazałem mu listy jakichkolwiek swoich wierzycieli. Mówił śledczym Bogusław Baksik. Tymczasem jeden ze świadków zeznał, że takie weksle widział w Sejfie Wiesława P. Przedsiębiorcy Skórowa związanego z Baksikiem i Sekułą. Tym świadkiem był Robert S., szef tzw. gangu karateków, który napadł na dom Wiesława P. i z sejfu zabrał m.in. weksle, które później spalił. Prowadzący śledztwo w sprawie gangu Pruszkowskiego, policjanci z Centralnego Biura Śledczego natrafili na informację o liście dłużników sporządzonej przez szefów Art.B. Windykatorem miał być Wiesław P., któremu pomagali członkowie gangu Pruszkowskiego. O wzajemnych relacjach świadczy fakt akcji odwetowej przeprowadzonej przez Pruszków na gangu Karateków, który napadł na dom Wiesława P. Podczas naszego pobytu w Izraelu Gąsiorowski tworzył różne dziwne listy, które w żaden sposób nie miały potwierdzenia w rzeczywistości. Powiedział podczas przesłuchania Bogusław Baksik. O długu sekuły wobec Baksika mówił także Jarosław Sokołowski pseudonim Masa, świadek koronny, który pogrążył Pruszków. Wiem od Pershinga, że Ireneusz Sekuła był zadłużony na znaczną kwotę pieniędzy u Baksika. Baksik po wyjściu Pershinga z więzienia w 98. poprosił go o pomoc w odzyskaniu długu Sekuły. Pershing mówił mi, że chodziło o kwotę około miliona dolarów. W zamian za pomoc w odzyskaniu długu Pershing miał dostać połowę tej kwoty. Pershing mówił mi, że ma w planie spotkanie z Sekułą i nakłonienie go do zwrotu tych pieniędzy. Nie były to jakieś plany wojownicze. Ponieważ Pershing z Sekułą prowadzili wspólne interesy, nie wiem jakie, było to wcześniej. Wiem tylko, że w tych interesach brał udział obecny wspólnik Baksika, nie wiem jak się nazywa, razem prowadzą fabrykę skór w Kurowie. W środowisku nazywany był Czerwona Marynarka. Po śmierci Pershinga Bedio mówił, że ustalił, iż Pershing dogadał się z Sekułą i uzgodnili jakiś odległy termin zwrotu pieniędzy Baksikowi. Przy spotkaniu Pershinga i Sekuły był obecny Słowik. Bedio powiedział mi także, że ma znajomych, którzy byli również znajomymi Sekuły. Od nich dowiedział się, że po śmierci Pershinga, Raźniak i Słowik wyznaczyli Sekule bardzo krótki termin zwrotu długu i w ostatnim tygodniu życia Sekuła próbował od różnych osób gwałtownie pożyczać pieniądze. Ja, znając metody działania Raźniaka i Słowika, mogę przypuszczać, że wywierali duży nacisk na Sekułę, aczkolwiek nie jestem tego pewien. Czytamy w protokole zeznań masy. W aktach śledztwa pojawia się także sprawa grypsu wysłanego z aresztu przez Ryszarda Boguckiego do Piotra Wierzbickiego. Piotr, papała to kompletne wariactwo, nikt z nie miał z tym nic do czynienia, co innego z sekułą, jak widzisz, jestem szczery, ale abyś dobrze zrozumiał, na pewno ja się o tym dowiedziałem po fakcie, byłem zresztą we Włoszech w tym czasie. Pisał Bogucki. Zrozumiałem go jednoznacznie, że grupa Pruszkowska zabiła Sekułę, natomiast nie miała nic wspólnego z morderstwem generała Papały. Zeznał w prokuraturze Piotr Wierzbicki, który uzyskał status świadka koronnego. W trakcie przesłuchań opowiedział treść rozmów, które prowadził z Boguckim przez dziurę wywierconą w ścianie celi katowickiego aresztu. Bogucki powiedział mi, że relację ogólnikową z tego zdarzenia uzyskał telefonicznie od Mirosława Danielaka pseudonim Malizna właśnie wówczas, gdy przebywał we Włoszech. Danielak miał mu przekazać, że w biurze Sekuły przy ulicy Brackiej w Warszawie doszło do szarpaniny z Sekułą. Do tego biura Danielak pojechał ze swoim synem Arturem, aby odebrać od Sekuły pieniądze. Sekuła był winien Kolikowskiemu około 2 miliony dolarów. Zobowiązania te wynikały z czasów, kiedy to Pershing z Sekułą jako szefem guc robili różne interesy. Sekuła miał wyjąć z szuflady biurka pistolet, bo doszło do awantury i kłótni. Wówczas do Sekuły zbliżył się Artur i jakoś go przytrzymał. W tym czasie Mirosław Danielak z ręki Sekuły wyrwał pistolet i trzykrotnie postrzelił go w brzuch i klatkę piersiową. Bogucki powiedział mi, że po tych strzałach odstawili Sekułę i wytarli pistolet. Bogucki mówił mi że do Sekuły Malizna strzelał z rewolweru bębenkowego marki Astra, który był własnością Sekuły. Niejednokrotnie z Boguckim rozmawiałem o typach i modelach broni, co wynikało z naszych wspólnych zainteresowań. Poza tym musiałem się na tym znać, bo przecież handlowałem bronią. Bogucki mówił mi także, co również usłyszał od Słowika, że Malizna bardzo przestraszył się, że Sekuła żyje i jest leczony w szpitalu wojskowym na szaserów. Bogucki twierdził, że albo Malizna, Albo jego syn Artur dzwonili do jakiegoś profesora w tym szpitalu, pytając o stan w jakim znajduje się Sekuła. Zakładali bowiem, że być może trzeba będzie dobić Sekułę. Dowiedzieli się, że nie ma on szans na przeżycie. Skoro Bogucki był cynglem malizny, to ten mógł liczyć na to, że Bogucki dobije Sekułę w szpitalu. To też wiem od Boguckiego. Bogucki opowiadał mi, że znał Sekułę, albo wiem spotykał go u swego zaprzyjaźnionego biznesmena Krzysztofa niezgody. Z kolei niezgoda to przyjaciel Aleksandra Gawronika, którego za kaucją wyciągnął z więzienia. Gawronik to dobry znajomy Sekuły, z którym robił różne interesy. Bogucki przekazał mi w więzieniu list do Krzysztofa Niezgody, który przekazałem prokuraturze okręgowej w Katowicach, jak zacząłem współpracować. Mówił śledczym Wierzbicki. Przesłuchiwany przez prokuraturę Bogucki w sprawie śmierci Sekuły nie powiedział nic. Z zeznań płatnego zabójcy które złożył przed sądem w Katowicach w 2005 roku wynika, że znał dobrze Bogusława Baksika. Opisywał jedno ze spotkań, w którym miał uczestniczyć on, Baksik oraz Marek Siwiec, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta Kwaśniewskiego. Spotkanie miało odbyć się w stadninie Koni Ochyby. Przesłuchiwany Artur Danielak, pseudonim młody Malizna, zeznał, że Sekuły nie znał, a ojciec jest niewinny. Malizna usłyszał wyrok za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i podżeganie do zabójstwa Pershinga. Zaprzeczył, by brał udział w zabójstwie Ireneusza Sekuły, o czym jak stwierdził przeczytał w jednej z gazet, w której zamieszczono informację, że w popełnieniu tego czynu brał udział wspólnie ze swoim ojcem Mirosławem. Tak jak poprzedni świadkowie zaprzeczył, aby cokolwiek wiedział na temat interesów i zobowiązań istniejących pomiędzy Sekułą a innymi osobami. Jednocześnie świadek nie potrafił ustosunkować się do tego, co robił podczas krytycznego zdarzenia, to jest w nocy z 22 na 23 marca 2000 roku. Czytamy w uzasadnieniu umorzenia śledztwa w sprawie śmierci Ireneusza Sekuły. Wiesław P., podobnie jak inni świadkowie, także zaprzeczył, aby kiedykolwiek ściągał długi od byłego wicepremiera. Prokuratorzy prowadzący śledztwo w sprawie śmierci Ireneusza Sekuły zgromadzili protokoły przesłuchań z innych spraw, w których pojawia się wątek śmierci byłego wicepremiera. Marian W., przesłuchany w USA w ramach pomocy prawnej w śledztwie w sprawie zabójstwa Marka Papały, zeznał, że był świadkiem rozmowy pomiędzy członkiem gangu pruszkowskiego Zygmuntem R., pseudonim Bolo, a Ireneuszem Sekułą. Bolo w ordynarny sposób zwrócił się do Sekuły, by ten natychmiast oddał mu 160 tysięcy dolarów. Prokuratorzy ze sprawy Sekuły otrzymali zapisy podsłuchów, na których utrwalono rozmowę pomiędzy Andrzejem L a gangsterem Wojciechem Papiną, mieszkającym w Austrii, bliskim współpracownikiem Jeremiasza Barańskiego pseudonim Baranina. Wojciech Papina zmarł wkrótce po opuszczeniu austriackiego więzienia, natomiast Baraninę znaleziono powieszonego w celi wiedeńskiego aresztu, gdzie trafił pod zarzutem zlecenia zabójstwa byłego ministra sportu Jacka Dębskiego. Papina zapytał, co stało się z Sekułą, na co El odpowiedział, nie wiem. Papina kontynuował, jakaś strzelanina, trzy kule dostał, na co El zapytał, Sekuła? Gdy otrzymał potwierdzenie, że tak, stwierdził, on przyjmował gości bez rachunku. Rzekomo miał wysokie długi, on tkwił w tym błocie po uszy. On nie załatwił dla niego zleconych spraw. W jednym z zeznań pojawia się informacja, że Sekuła chciał pożyczyć pieniądze także od Barańskiego, ale nic z tego nie wyszło. Z kolei Mariusz P. powiedział prokuratorom, że Janusz G., pseudonim Graf, usłyszał zarzuty w związku z zabójstwem maklera giełdowego Piotra G., którego zdaniem śledczych polecił zabić ukrywający się w RPA biznesmen Janusz Lazarowicz, szef jednego z NFE, opowiadał mu, że był dzień przed śmiercią sekuły u niego w biurze. Czy w tym przypadku także chodziło o długi? Nie wiadomo. W trakcie przeszukania biura policjanci znaleźli dokument podpisany przez Lecha Wałęsę w latach 80., w którym zaprzecza, by brał od kogokolwiek pieniądze. Po co Sekule był potrzebny dokument sprzed blisko 20 lat? Także i na to pytanie nie znaleziono odpowiedzi. W śledztwie pojawił się wątek załatwiania przez Sekułę, prezesa Guc, zwolnienia z cła 201 samochodów sprowadzanych do Polski z USA jako mienie przesiedleńcze. Ale jak zeznał jeden ze świadków występujących w tej sprawie, Sekuła mimo obietnic nic nie załatwił. Śledczy ustalili, że Sekuła prowadził interesy z Józefem Jędruchem, prezesem firmy Koloseum, skazanym później za działanie na szkodę firmy. Chciał kupić pismo VIP oraz chciał mieć udziały w inwestycji związanej z przesyłem energii z Kaliningradu za pośrednictwem polskich sieci elektroenergetycznych. W przedsięwzięcie byli zaangażowani m.in. firma Jana Kulczyka, wojewoda Pomorski i jedna ze szwajcarskich firm. W połowie maja 1999 roku Ireneusz Sekuła był na przyjęciu w rezydencji Leonarda Praśniewskiego. Spotkał się tam z Mieczysławem J., bliskim współpracownikiem Bogusława Baksika i Jarosława Sokołowskiego pseudonim Masa. Sekuła powiedział J., że ma 2 miliony dolarów długu wobec Baksika, który nasłał na niego Pruszkowskich gangsterów, którzy wepchnęli go do bagażnika samochodu i wozili po mieście. Po przyjęciu Upraśniewskiego spotkałem się z Jarosławem Sokołowskim, pseudonim Masa. Spytałem Sokołowskiego, czy wie coś na temat nękania Sekuły. Powiedziałem, że Sekuła jest w bardzo złym stanie zdrowia, że moim zdaniem jest goły, a nękanie staruszka nie ma jakiegokolwiek sensu. Sokołowski stwierdził, że nic na ten temat nie wie, ale że postara się zorientować. Zeznał J w prokuraturze. O tym, że Ireneusz Sekuła gwałtownie potrzebował pieniędzy, zeznał śledczym Bronisław Klimaszewski, były szef PLL LOT, doradca Sekuły w Guc. Z Sekułą łączyła go wieloletnia przyjaźń. Ze znajdujących się w IPN dokumentów wynika, że Klimaszewski, podobnie jak Sekuła, został zarejestrowany jako tajny współpracownik zarządu drugiego sztabu generalnego. Tuż przed śmiercią Sekula poprosił Klimaszewskiego o pilne spotkanie w warszawskiej restauracji baszta. Tam były prezes GUD podaje Klimaszewskiemu kartkę, pomóż zdobyć 50 tysięcy USD do 8 lutego 2000 roku, jeśli nie oddam, to mnie zastrzelą. Gdy były wicepremier widzi, że jego przyjaciel przeczytał wydrukowane zdania, drze kartkę. Bronisław Klimaszewski o całym zdarzeniu opowiedział śledczym. I także o tym, że Sekuła był śmiertelnie przerażony i nie chciał mówić o szczegółach. Z akt śledztwa wynika, że Sekuła zwracał się także o pożyczkę do jednego z najbogatszych Polaków, Januariusza Gościmskiego. Według akt IPN, Gościmski to te wujan, który działalność biznesową zaczynał już w PRL jako dyrektor w przedsiębiorstwie polonijnym Sofal, zajmującym się produkcją farb eksportowanych do państw zachodnich. Klimaszewski ani Gościmski nie pożyczyli Sekule pieniędzy. W zabezpieczonych dokumentach prokuratorzy znaleźli listę osób, którym Sekua był winien pieniądze. Byli to głównie znajomi biznesmeni. Prokuratura nie potwierdziła informacji, która pojawiała się w śledztwie, a z której wynikało, że Sekua był właścicielem konta w Austrii, przez które miały przepływać miliony dolarów z nielegalnych transakcji prowadzonych między innymi przez byłych funkcjonariuszy służb specjalnych PRL i ich tajnych współpracowników. Zdaniem prokuratury Ireneusz Sekuła sam targnął się na własne życie i nikt go do tego nie nakłonił. Prokurator, który prowadził śledztwo zaraz po całym zdarzeniu, był ubyłego wicepremiera w szpitalu. Prokurator zapytał się, czy Ireneusz Sekuła jest świadomy i czy chce złożyć zeznania. Pokrzywdzony pokręcił głową i na tym wizyta się skończyła. Napisano w uzasadnieniu umorzenia Ireneusz Sekuła, prawdę o tym, co rzeczywiście wydarzyło się w nocy z 22 na 23 marca 2000 roku w siedzibie jego firmy, zabrał ze sobą do grobu. Jeśli odcinek Ci się podobał, daj łapkę w górę. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału po więcej ciekawych materiałów.